Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dawid Snopek. Jestem Amerykaninem, uczącym się języka polskiego i mieszkającym w pięknym Krakowie. Ale dzisiaj w Krakowie nie było tak pięknie, pada deszcz, w ogóle nie było słońca, jest chłodno, ale w każdym razie witam serdecznie wszystkim widzom. W dzisiejszym odcinku opowiadam na pytanie, które zadałem w zeszłym odcinku, co jest najtrudniejsze w nauce języków obcych. Ale przedtem czuję się, jak powinienem powiedzieć parę słów na temat katastrofy pod Smoleńskim. Dzisiaj jest dzień żałoby w całej Polsce i to rzeczywiście jest wielka strata dla Polski, że tak dużo wybitnych Polaków zginęło w jedną sekundę. To tragedia, ale tak. No. Co jest najtrudniejsze w nauce języków obcych? Dla mnie to zawsze, nie zawsze było tak samo, a na początku głównie było słownictwo. Nie mogłem rozumieć, co ludzie mówią, a głównie dlatego, że brakowało mi słów. Też miałem problemy z rozumieniem, co ludzie mówią, nawet kiedy znałem słowa, ale to głównie chodziło o szybkość mówienia i po krótkim czasie moja umiejętność słuchania polepszyła się. I to było w porządku, nie było tak trudnie. Też gramatyka była bardzo łatwa. Polska gramatyka jest bardzo skomplikowana, ale też jest bardzo zorganizowana. I dla mnie, mojego mózgu to nie było tak trudno, bo przedtem, jak zostałem nauczycielem, byłem programistą, więc taka matematyka ze słowami nie było tak trudne. Dobrze, ale teraz myślę, że słownictwo nie jest największym problemem. Słownictwo wciąż jest problem, bo jeszcze brakuje mi słów formalnych, nieformalnych, słów do normalnej rozmowy. Głównie w Polsce, mówię po polsku, w urzędach. W urzędzie skarbowym, w urzędzie ZUS, w urzędzie spraw cudzoziemcych. W tym tygodniu byłem w urzędzie skarbowym dwa razy, w urzędzie ZUS raz i w zeszłym tygodniu. No myślę, że też byłem w urzędzie skarbowym. To tam chodzę jak do kościoła, to moja religia, urzędy w Polsce. Teraz, co jest najtrudniejsze, jest mówienie. I to chodzi o płynność. Teraz, nawet ze słowami, które dobrze znam, mam problemy z mówieniem
to normalnie, jak normalny człowiek byłby to mówić. Tak, i myślę, że teraz muszę ćwiczyć i ćwiczyć z mówieniem. I zacząłem to robić trochę w tym tygodniu. Napisałem ogłoszenie na Gumtree, w którym powiedziałem, że chciałbym robić jakieś wymienienie umiejętności, to znaczy language exchange po angielsku, kiedy za jakiś czas z kimś mówimy po polsku i potem za jakiś czas mówimy po angielsku, żeby obie osoby mogą czegoś się uczyć i to fajnie, bardzo przyjemnie sposób do nauki. Napisałem to ogłoszenie, dostałem tak dużo opowiedzi, że tylko mogłem odpowiedzieć na parę tych, ale w tym tygodniu spotkałem się z jedną osobą i fajnie było. Mówiliśmy trochę po angielsku, trochę po polsku. To nie było w urzędzie, to była normalna rozmowa. Tak. I w następnym tygodniu też spotkam się z osobą na Language Exchange i w takim sposobie ćwiczę polski. No dobra, myślę, że to wszystko mam do powiedzenia na ten temat. Zachęcam wszystkim do pisania komentarzy. Dziękuję znowu za uwagę. Do widzenia.